witam was serdecznie, witam was radośnie i przedstawiam dwóch gości swoich. To są panowie z wytwórni Beat Records, Bogdan i Bartek. Witam serdecznie. Panowie reprezentują niezależną wytwórnię hip-hopową. Dobrze się wyraziłem. Powiedzcie mi, co to jest hip-hop, polski hip-hop? Znaczy, hip-hop generalnie jest to kultura, w skład której wchodzi rap, czyli muzyka, to co właściwie, czym my się zajmujemy, breakdance, graffiti i pewien styl życia, który reprezentujemy my i nasi koledzy, którzy zaraz przyjdą za chwilę coś zarymować. A polski hip-hop to jest po prostu polska kultura hip-hopowa. Polska kultura hip-hopowa. Założyliście wytwórnię rok temu. Dobrze się. Dokładnie 18 miesięcy temu. Dokładnie 18 miesięcy temu. Czy no. Ciężko jest założyć niezależną wytwórnię hip-hopową w tym kraju? Ciężko jest założyć w ogóle niezależną wytwórnię. Hip-hopową to już jest inna sprawa. Jest to, no jest to pewien proces, który trwa bardzo, bardzo długo i nie wiem, no dużo straciliśmy. Znaczy nie straciliśmy, ale dużo spędziliśmy czasu, dużo pieniędzy wydaliśmy, ale w końcu jest, istnieje. Wyszła pierwsza płyta, 15 września właśnie wyszła pierwsza składanka, Smak Beat Records, która jest już w sklepach od 15 września. I co na Smak Beat Records się znajduje? Na Smak Beat Records, smak, dlatego że jest to jakby przedstawienie tego, co mamy zamiar wydawać. Jest to pewien styl, który reprezentuje nasza wytwórnia. To są właściwie polskie, warszawskie kapele hip-hopowe, nie chcę mówić kapele, no rymujący chłopcy, nasi koledzy, nasi przyjaciele. To jest taka płyta, która ma reprezentować nas i to, co będziemy robić później. Chyba. Na płycie znajduje się 12 utworów. Na kompakcie jest jeden utwór więcej, jest to remix. Są to po prostu nasi przyjaciele, wszyscy znajomi, z którymi się od wielu lat spotykamy. Przyjaciele, którzy znają się z producentem płyty, z Jayem Voltem. Oni są jak gdyby tacy skonsolidowani wokół niego, wokół tej idei. W tej chwili dzwoni do nas. Kto do nas dzwoni? Tomek? Tak. Jesteś z nami? Tak. Czy ty słuchasz hip-hopu? Trochę. Cześć. Tomek, a mógłbyś coś zarymować? No na przykład no, nazywasz się Tomek i... Skąd jesteś? Skąd jesteś? Z Mławy. Z Mławy. Nazywam się Tomek i w Mławie mam swój domek. Może być? Tak. Dobra, to za to, że ja ci zrymowałem, że jesteś Tomek i masz swój domek, dostajesz kaliber 44, może być? Tak. Myślę, że to chyba akuracik. I do tego jeszcze dostaniesz od nas kilka kaset, na przykład 4 kasety. Czemu jesteś taki smutny? Coś się stało? Nie. Nie. Tomek, ale może spróbujesz sam zarymować, że jesteś z Mławy i w Mławie masz swój domek. No Tomek. No. No Tomek, prosimy cię. Tomek. Okej. Okay. No nie wiem. No, okay. No nie wiem, no. Ale w każdym bądź razie jesteś Tomek i w Mławie masz swój domek. Dziękuję ci bardzo. Ja od razu wam mówię wszystkim, którzy nas w tej chwili oglądacie, ja was teraz będę męczył o rymowanie, bo jest taka sytuacja w tej chwili. Za chwilę będą panowie z Mystic Molesty i no, to jest nieuniknione. I jeszcze no. Może jedno pytanie. Jak wiele zespołów skupiacie wokół siebie? Jak wiele zespołów znajduje się na tej płycie? To znaczy na tej płycie jest, tak jak powiedział Bogdan, 12 numerów plus jeden remix. Wszystkie właściwie kawałki oprócz jednego są po polsku, jeden jest nagrany przez naszych przyjaciół z Austrii, po niemiecku. Znaczy to jest zasadniczo parę zespołów, to jest Mystic Molesta, który będzie wystąpił za chwilę, to jest 3H, oczywiście sam DJ Volt, Counterclockwise i tak dalej, tak dalej. No jest to właśnie cała scena warszawska, po prostu to mamy najbliżej, natomiast na pewno przyszłe produkcje będą poza, jakby wybiegały poza zasięg województwa stołecznego również. I ja jeszcze jedno pytanie, bo przeczytałem w takiej prasowej waszej reklamóweczce. Napisaliście coś takiego, że wytwórnia to sposób na udowodnienie tego, że małe wytwórnie mają rację bytu i nie trzeba kłamać, by znaleźć miejsce na rynku. Kto kłamie, kogo mieliście na myśli? To znaczy właściwie tak nie mieliśmy nikogo na myśli w sensie jakiegoś zespołu czy jakiejś wytwórni. Nie, to jest my chcemy pozwalać robić ludziom, którzy chcą rymować to, co lubią robić.
chcemy sami robić to, co lubimy robić i chcemy udowodnić wszystkim, że nie trzeba robić jakichś sztucznych castingów, zbierać ludzi do kupy, pisać im muzyki, wysyłać na solarium, uczyć ich tańczyć i wydawać jakieś miliardy na teledyski, na inne sprawy. Po pierwsze dlatego, że nas na to nie stać, po drugie dlatego, że to nie byłoby prawdziwe i chcemy udowodnić, że są ludzie, którzy potrzebują takiej muzyki, że mamy odbiorców. Właśnie, Bartek powiedział prawdziwe. Prawdziwe to jest bardzo ważne określenie, ponieważ nasz hip-hop, ten, który my sobą reprezentujemy, jest prawdziwy. Czyli teksty, rymy, problemy poruszane w piosenkach, w utworach są prawdziwe i opowiadają o rzeczywistości. Zaraz do tego wrócimy, a w tej chwili posłuchamy sobie Busta Rhymes, może być? Busta Rhymes. Super. Busta Rhymes. 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 Proszę bardzo, Busta Rhymes.